Zobacz, tutaj dany dla Ameryki Białystok, to mamy dopiero o 21:00. Teraz ona mówi, że proszę Państwa, do Łodzi, jeżeli jadą, to jadą dookoła. Także wiecie Pani, coś okropnego, pociąg dookoła Łodzi. Także proszę Państwa, do Łodzi drogą okrężną. Jeżeli widziałyście Państwo, że do Anglo-Ameryki Białystok pociąg to dopiero będzie miał o godzinie 21:00, ale 20:45 spod Pałacu Kultury Stalina i Lenina to Państwo będziecie miały normalnie super błękit bas, super blue, super orange, proszę Państwa. No bo tutaj rzeczywiście na odjazdy, przyjrzyj się dokładnie, na odjazdy, odjazdy. Anglo-Ameryka Białystok o 21:00 dopiero. A tak tutaj w tej katolickiej Polsce, a to oni tam się nie orientują, no bo oni tak tu Biblii nie czytają, znać nie chcą. Warszawa jest katolicka, jak Państwo usłyszycie co od takiego wyznawcy papieża, czyli od katolika, no to jemu chodzi albo o pieniądze stacy, albo o pieniądze w handlu, bo przecież proszę Państwa, apostoł Paweł ostrzegał, jeżeli korzystacie z tego świata, to żebyście w pełni z tego świata nie korzystali. Przemija bowiem kształt tego świata. Czyli żeby się nie żenić za wszelką cenę, czyli żeby po prostu nie żyć na 100%, trzeba dla Pana Boga trochę żyć. Dlatego u Świadków Jehowy tyle misjonarzy i mormonów, pionierów. Nasza kamera już była i pod nogami, proszę Państwa. I gdzie się nie da. Wszystko, co tu jest, to przecież nie jest do Anglo-Ameryki Białystok, bo Anglo-Ameryka Białystok dopiero jest o 21:00. Państwo zobaczą. O 21:00 dopiero jest do Anglo-Ameryki Białystok pogoń. Będzie, pogoń będzie. Tam Zubrzycy stoją w liczbie już tak gromadnie. Po prostu nigdy wyznawcy papieża nie są w stanie podrobić Świadków Jehowy, gdy będą się tak zgromadzać w liczbie 3 czy w liczbie 4. Dlaczego? Dlatego, że u nich to jest psychologia tłumu. Proszę Państwa, no Warszawa. Także proszę Państwa, już będzie dziadule katolickie kopcą pety jako kierowcy. A tu już deszcz zaczyna. To dosłownie, stoi taki kierowca, wyłazi przy drzwiach sobie kopci pety. No to przecież katolicy bez petów, to oni żyć nie mogą. A do Anglo-Ameryki Białystok to taki miejski wcale nie dojedzie, bo jak gdzie? Pod murku stoją, ale już teraz nie.